siebie. Nazywam się Maciej Górski. Pracuję w firmie Cyber Component w Warszawie w oddziale. Mam oddział w Łodzi. Od 2 lat zajmuję się Androidem, poza tym iOS-em, Java NE, no i Java Enterprise, jeżeli zajdzie potrzeba. Dzisiaj przedstawię prezentację na temat, gdzie moja pamięć, czyli o wyciekach pamięci na Androidzie. Kto z Was spotyka się z wyciekami często? Jaki pierwszy kontakt? Czym się objawia? Dokładnie. Użytkownik widzi coś takiego. No i go czasami frustruje. Nie zawsze to jest oczywiście związane z wyciekami pamięci. Czasami no, null pointery i tak dalej. Niektórzy po prostu dają jedną gwiazdkę po czymś takim, odinstalowują. Niektórzy się przyzwyczajają, mają ograniczoną funkcjonalność. Mamy większe możliwości. Widzimy na pierwszy rzut oka coś takiego. Tu raczej nie będzie widać. W tej chwili się zakreśla tam na żółto. Autofenory. Teraz drugie, w trzecim logu. Teraz trochę lepiej. Czasami nie jest to oczywiste, że to jest wyciek. Zdarza się na przykład, że wyskakuje exception z komunikatem after on-safe instance. Sugeruje, że próbujemy działać na tym activity po jego zapisie i prawdopodobnie reaktywacji. Podobny komunikat, czy aktywność jest dalej uruchomiona. Jeżeli obrócimy ekran, na przykład w handlerze będziemy mieli po jakimś czasie komunikat, dialog, to coś takiego się pojawi. Jak sobie programiści z tym radzą? Patrzą sobie radę. Właśnie, wszystko coś takiego. Słychać mnie? Mi tak wygodnie. Chyba, że do nagrywania będzie lepiej. Nie wiadomo. Dobra. No niektórzy próbują walczyć z tymi bitmapami, wywołując recycle, nie wierzą w garbage collector. I ona nam podpowiada, należy uwierzyć, należy zaufać. Garbage collector działa bardzo dobrze. Inny przykład. Ojej. O. Zaskoczyło. W internecie pojawiają się różne rozwiązania, w cudzysłowie, jak sobie radzić. W tym przypadku odcinamy część bitmapów i usuwamy bitmapy z pamięci, ale wyciek dalej pozostaje, mimo że mniejszy. Tak nie należy robić. No i mój ulubiony przykład z pokazywaniem dialogu po zniszczeniu activity. Łapiemy po prostu wyjątek i nic się dalej nie dzieje. To jest z kodu produkcyjnego mojej pierwszej aplikacji. Chyba nawet większość tych przykładów można by było tam znaleźć wcześniej czy później w tym kodzie. Właśnie w tym przypadku, kiedy bad token exception jest rzucany. Problem jest o wiele głębszy. Zanurkujemy i zobaczymy, co jest dokładną przyczyną, jak walczyć z problemem. Tak wygląda prosta hierarchia widoków w Androidzie. Jeżeli to jest jakiś bardziej skomplikowany layout, to oczywiście tam po prawej stronie będzie dużo tego więcej. Tak jak pokazywałem w tym przykładzie Unbind Drawables,
mniej więcej w tym miejscu. Jest wszystko usuwane. Te połączenia są zrywane, no i pozostaje tylko parę rzeczy w pamięci. Oczywiście jest tu Activity, które to wszystko trzyma. Dla uproszczenia to jest tak uproszczone, że trzyma root, czyli nasz decor view. No i każdy widok zawiera referencję do takiego Activity, do kontekstu, którym jest stworzony. Ładne, pogmatwane coś. Czy to jest problem w tym momencie? Że coś takiego jest, że to jest wszystko pomieszane. No nie jest to problem. Gdybyśmy robili coś takiego na iOSie, oczywiście bez miękkich referencji, to by było dość skomplikowane. Tam jest reference counting. W Androidzie garbage collector wszystko sobie pousuwa. Problem zaczyna się, kiedy coś trzyma nasze activity. Coś poza samym nim. Ile zostało? Taki może brutalny, głupi przykład. Tworzymy sobie statyczną referencję do tego activity. I to jeszcze raz jest z tego projektu, o którym wcześniej mówiłem. W ten sposób, co można w ten sposób osiągnąć? Czy ktoś wie, czy to jest w ogóle przydatne? Programiści, którzy rozpoczynali projekt, używali tego do komunikacji między dwoma takimi. Przez statyczną referencję odwoływali się do funkcji z parenta z poprzedniego. Oczywiście tak się nie robi, każdy chyba zna funkcję inne. Następny przykład, jeżeli mamy nasze mapy. Oczywiście każdy widok może mieć background, image view, dodatkowo jeszcze source. I sobie w ten sposób trzyma tę mapę w sobie. Co jeżeli nasz drawable zawierający mapę jest przechowywany z zewnątrz? Pan Romain Guy. Parę lat temu, chyba nie 4 lata, 3 dni temu, napisał taki artykuł o wyciekach pamięci. No i właśnie podał przykład podobny do tego. Trzymamy statyczną referencję do naszego drobu. No i jeżeli nasza aktywność zostanie odtworzona po obrocie ekranu, to ta referencja jest używana ponownie. W przypadku obrotu ekranu to nie jest duży problem. Jeżeli wyjdziemy z takiej aktywności, to ta referencja dalej trzymana jest. I teraz może parę słów wyjaśnienia. W źródłach Androida należy doszukiwać się powodu, czemu cała aktywność jest trzymana. To jest fragment kodu z Androida 2X, który ma funkcję setCallback. Co to jest callback? To jest w skrócie coś, co powoduje, że na przykład animacje mogą przesyłać informacje, że chcą zostać odświeżone. W przypadku zwykłych bitmap draw nie jest to używane, ale każdy widok ustawia sobie siebie jako callbacka, powodując tym, że jest referencja zwrotna między widokiem a drawable. W Androidzie 4 zostało to, pewnie nawet 3, zostało to trochę poprawione. No i mamy miękką referencję do tego callbacka.
Także należy pamiętać, że referencja jest trzymana przynajmniej na starych device'ach jeszcze przez rok, może dwa. Będziemy musieli o tym pamiętać i nie robić czegoś takiego. Jakie jest rozwiązanie? Jeżeli chcemy trzymać cache'a takiej bitmapy, użyć po prostu obiektu bitmap, który jest tam w drawable w środku schowany. No i za każdym razem tworzyć drawable, bitmap drawable w tym przypadku i używać go w danym kontekście. Teraz może taki z życia wzięty przykład odnośnie do drawable. Na stronie Developers Android jest ładna klasa Async Task Loader, gdzie, może pokażę, jest zdaje się płonąć. Tak, no tam wcześniej nie działało. No dobra, to wyobraźmy sobie tutaj ten przykład ładnie narysowany. Po prawej stronie widać włączoną aplikację. To jest po prostu lista aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. W tym przykładzie tam Async Task Loader ściąga sobie jednokrotnie tylko tą listę, no i przy obrocie ekranu nie musi tego ładować ponownie. To wszystko ładnie działa na nowszych urządzeniach, ponieważ jest miękka referencja trzymana do drawable, ale na starszych, jak sobie usuniemy trochę kodu, który tam jest zbyt nowy, użyjemy support library i odpalimy, to tworzy się coś ładnego. O tym za chwilę. A teraz narzędzie, które użyjemy do sprawdzenia. Prawdopodobnie nie będzie czasu, żebym to pokazał na urządzeniu, ale ściągamy mata. Czy ktoś używa mata? Eclipse Memory Analyzer. Mało osób. No to bardzo polecam. To jest bardzo wygodne narzędzie do wykrywania memory leaków. Po zainstalowaniu, restarcie Eclipse'a i tym dalszym wszystkim mamy zakładkę z urządzeniami. Klikamy sobie tutaj. Rozumiemy się? Ładnie. I po czymś takim, jeżeli nie mamy mata zainstalowanego, to nas poprosi, żeby zapisać plik hprof. Jeżeli mamy zintegrowanego z Eclipse'em, od razu wygeneruje ładny raport. Taki raport się zacznie od overview, tam nic ciekawego nie ma, jak ktoś ma jakieś czarty doinstalowane, to wykresy piękne narysuje. Co jest ciekawe, można sobie wybrać histogram. Jeżeli przefiltrujemy na przykład po nazwie naszego pakietu, tutaj mam w tym miejscu regexem początek pakietu, to nam pokaże wszystkie klasy.
No i między innymi zobaczymy naszą aktywność, która była tam po prawej stronie widoczna, w ilości sztuk 11. Czemu tak się dzieje? Jeżeli połączymy list view i obrazki drogu, które są skeszowane, to no, mogą wyniknąć z tego takie problemy, że list view nie tworzy widoków od razu wszystkich, tylko tworzy na bieżąco te potrzebne. Więc dla poprzednich aktywności zostaną widoki jakieś stworzone, które były na końcu listy. Obrócimy ekran, zostaną stworzone tylko początkowe. I wszystkie skeszowane w modelu drawable będą miały referencję do starego widoku, który ma referencję do starej aktywności. I tak, jeżeli sobie jedziemy od tyłu listę, obracamy, jedziemy do tyłu bez paru elementów, obracamy, to możemy dojść, w tym przypadku mam 236 aplikacji, to możemy 200 ponad zrobić aktywności w pamięci. No to na pewno już się powinno wywalić w tym momencie. Nie próbowałem. Doszedłem do 20 paru. Jak sprawdzić, co jest przyczyną? Jeszcze chwilkę. Wybieramy sobie naszą aktywność. Pokazujemy list objects with incoming references. To nie ma znaczenia, czy incoming, czy outgoing. Pojawi się nam taka lista. Jeżeli byśmy sobie rozwinęli, to jest bardzo dużo referencji incoming, które nic nie wskazują, czyli na przykład z widoków wszystkich i tak dalej. Ale ciekawsze jest, jeżeli wybierzemy ścieżkę do roota garbage collectora, pokaże się dokładnie, co jest przyczyną, co trzyma naszą aktywność stałą. W tym przypadku właśnie ta ikona, która jest w jakimś modelu AMD. Przy okazji, jeżeli będziecie chcieli, ja udostępnię prezentację, mogę udostępnić też kod, który stworzyłem przy okazji robienia tej prezentacji. To wszystko pewnie organizatorom przekażę. Także nie trzeba nic przerysowywać albo zdjęć robić. Zresztą żółte to jest brzydkie takie. To były przykłady takich stałych memory leaków. Tu jeszcze będzie jeden, ale już bazujący na czymś innym, na klasach wewnętrznych, lokalnych i anonimowych. Co mają takie klasy, czego może nie wszyscy się spodziewają? Mają referencje do swojej klasy zewnętrznej w takiej formie. Tego programista nie robi, to się dzieje samo. Dlatego można wywoływać funkcje i odwoływać się do puls klasy zewnętrznej. Jak tego uniknąć? Po prostu ustawiamy jako statyczną klasę w sytuacjach, kiedy się da. Oczywiście nie zawsze się da. Na przykład chcielibyśmy czasami uaktualnić widok w naszym activity za pomocą handlerów, async taska czy czegokolwiek innego. I tutaj Android Lint nas ostrzega, że powinniśmy ustawić taką klasę jako statyczną. Ale jak wtedy się odwołać do tego, na przykład naszego text fielda, text view? Jeżeli się zgłębimy, znowu nie pokażę, bo nie ma internetu, to na stronie checks pulsów androidowych można się dowiedzieć, że należy zrobić słabą referencję do naszego activity. Ale niestety w tym przypadku, no to jest błędna sugestia. W większości przypadków, jeżeli jest to, tak jak tutaj w przykładzie,
sender, który wysyła message na parę sekund do przodu, garbage collector nie zostanie wywołany w większości przypadków, nawet po obrocie ekranu. I mimo wszystko nasza słaba referencja zwróci nam zwykłą i ta funkcja zostanie wywołana, setText. W tym przypadku no, nic się złego nie zadzieje, będzie po prostu na starym activity ustawiony tekst, a potem, że już nie będzie tej referencji, to wszystko zostanie usunięte. Czasami się zdarzają przypadki, że się po prostu wywali. Tu jest informacja, co dokładnie nam trzyma taką referencję. To jest looper, główny looper aplikacji, w którym się wywołują wszystkie metody onCreate, onClicky, onPause i tak dalej. I on sobie trzyma message queue, czyli kolejkę, która zawiera message, który ma referencję do naszego handlera. No i ten, jako że statyczny nie jest, albo nawet jeżeli ma słabą referencję, no to i tak ją ma, to będzie nam klikował do czasu wywołania handle message całą aktywność, no i wszystkie widoki. Jak tego uniknąć? Należy usuwać takie wiadomości, które jeszcze nie zostały obsłużone, on pause, on stop albo on destroy. Zależy od tego, jak chcemy mieć dość szybko mi idzie. Chyba nawet strasznie szybko. No i jeszcze jeden dziwny przypadek. Prosta klasa po prostu ustawia sobie layout, który wygląda tak jak załączony, tylko WebView. Co tu się złego dzieje? Przedłużając, na starych Androidach w wersji 2 w natywnym kodzie WebView jest trzymana referencja do pierwszego kontekstu, który przyjdzie. Jeżeli tworzymy sobie WebView z layoutu, jest używany kontekst Activity i w ten sposób natywny kod trzyma nam pierwszą i zawsze pierwszą referencję do naszego całego layoutu, activity i tak dalej. Można to poprawić tworząc WebView z kodu, a w nowych wersjach Androida 3.4 zostało to poprawione już w systemie. To mniej więcej wszystko. Zgłębiliśmy troszkę, jak się tworzą wycieki pamięci na systemie Android. Zanurkowaliśmy pod powierzchnię, zobaczyliśmy troszkę kodu z samego Androida. Czy może są jakieś pytania? Mam pytanie właśnie takie, jak często jak korzystuję sobie jakieś image, przykładowo jest to takie list view i mam miniaturki. Jakiś mam, powiedzmy, tam rysunek placeholdera. I teraz moje pytanie jest, czy ta bitmapa jest za każdym razem trzymana tyle, ile mam instancji tego image view? Czy to jest po prostu jakby jedna bitmapa szeruje się pomiędzy tymi? Bo interesuje mnie często, na różnych aktywnościach czytuję w miarę duże grafiki. Teraz pytanie, jak ten Android sobie radzi, że po prostu kiedy je usuwa, żeby to nie wywaliło się? Jeżeli tworzysz przez na przykład Get Resources, Get Drawable, coś takiego, to za każdym razem jest tworzony nowy obiekt Bitmap Drawable albo jakiegoś innego Drawable i za każdym razem jest tworzony nowa bitmapa.
żeby tego uniknąć, to można sobie załadować bitmapę i po prostu z jakiegoś cache'a korzystać i tworzyć tylko draw na podstawie tego. A w XML-ach, jak mam takie coś nadefiniowane, to by też ręcznie wtedy... No niestety, to tego nie unikniesz, będziesz miał wiele instancji bitmapy. Draw sam w sobie jest bardzo lekkim obiektem, tylko zawiera właśnie całą bitmapę, która ma tablicę wszystkich pikseli. Więc jeżeli trzymasz, tworzysz sobie bitmapę, to używając jej w wielu miejscach, możesz uniknąć tego problemu. Wtedy rozumiem, za po co mówisz cycle, jak powiedzmy wychodzisz. Tak, jeżeli już nie jest ci potrzebna, no to recycle, ale niekoniecznie musisz, bo jeżeli nie ma referencji do bitmapy, to w finalizie recycle się wywoła. Ja mam takie pytanie, jak stosujesz testowanie aplikacji na wypadek właśnie wycieków pamięci? Czy to jest jakiś wydzielony element procesu produkcji, czy tak w trakcie? No to przeważnie jest ad hoc. Jak się pojawia problem, to szukamy go. Ja sobie czasami robiłem w ten sposób, że w konstruktorze i w finalizie zapisywałem referencje nie do samego activity, tylko do klasy, żeby nie tworzyć samego sobie wycieku. I listę takich klas, które są w pamięci, gdzieś printowałem do loga. W ten sposób pasywnie można zauważyć, jeżeli ci się zwiększa ilość takich aktywności. Masz na przykład na głębokość 3 aktywności maksymalnie możesz wejść w aplikację, a nagle ci się pojawia 5 czy 6 gdzieś tam w logach, to już jest powód, dla którego można zacząć aktywnie tego szukać. A tak jak się printuje, no to nawet tester może w logach to wypatrzeć, że jest czegoś za dużo. Co sądzisz o takich rozwiązaniach, jak na przykład tutaj pokazywałeś na statku, że sobie trzymamy statyczną referencję do aktywności, a na przykład sobie trzymać statyczną referencję do aplikacji, tekstu aplikacji? No to w większości przypadków jest niepotrzebne, bo masz get application albo get application context. Wszędzie, gdzie masz kontekst, czyli w activity, w serwisach. Znaczy, bo mi bardziej chodzi o takie jakieś rozwiązanie, nie wiem, sobie, nie wiem, gdzieś tam na uboczu jakąś mam, nie wiem, klasę, do której nie mam ochoty, powiedzmy, to jest jakiś tam system, nie mam ochoty przekazywać za każdym razem kontekstu, a wystarczy mi ten właśnie kontekst aplikacji właśnie. Czy to jest złe, żeby trzymać sobie statyczny ten kontekst aplikacji? No to jest niewielka różnica, ale po prostu możesz model trzymać w obiekcie aplikacji. Możesz sobie zrobić klasę aplikacji i tam trzymać model. Ja tak przeważnie robię. No i tworząc ten model, przekazujesz mu po prostu kontekst aplikacji. No i wtedy bez singletonu. A jak potrzebujesz dostęp do modelu z aktywności, no to przez application context get model. Pytanie. No tak, czy dobrze zrozumiałem ten fragment, ale ustawianie backgrounda i XML-u przy tym samo sobie jest problemem? Czy on to przy to powinien? Nie, absolutnie. Jeżeli problem jest, jeżeli próbujemy przechowywać drogę poza kontekstem, poza aktywnością. Jeżeli widok się stworzy w aktywności kontrujecie, no to po destroyu to wszystko zostanie usunięte. Jeżeli próbujemy coś zapamiętywać dalej, po obrocie ekranu nowa aktywność będzie chciała stamtąd coś wykorzystywać, no to jest sytuacja problematyczna. Jeszcze jakieś pytania? O! Jeszcze jedno pytanie. To dostaniesz koszulkę. To WebView, jak na przykład teraz powiedzmy tam dewelopuję aplikację na 2.1, no WebView teraz, jak mówiłeś, trzyma sobie tam kontekst do aktywności, który tam został stworzony. Ale teraz powiedzmy, no tą aplikację nam wydałem do marketu i ktoś ma Androida 4, to będzie z tą implementacją, rozumiem, z Androida 4 to będzie. Oczywiście, to jak najbardziej. Tak, z tego co wiem, to z Edit Textem też są związane wycieki pamięci. Sam nie mogłem związać tematu, bo korzystam z innego środowiska niż Eclipse, więc Mata nie ma. Ale czy mógłbyś też... Math jest też jako osobna aplikacja. Można sobie zainstalować
Zaprofy można sobie wygenerować nawet z linii poleceń i... Ale czy mógłbyś przybliżyć jakby temat właśnie edit tekstu? No też właśnie jak ostatnio sobie robiłem tą prezentację i tak patrzyłem na swoją aplikację, którą mam na markecie, to też zauważyłem, że jak sobie klikniesz na edit tekst i wyjdziesz z aktywności, wejdziesz, klikniesz inny, to każda ta aktywność przez jakiś czas jest trzymana. Jeszcze nie mam pojęcia w tej chwili, czemu tak się dzieje. To jest dość dziwne. W Google'ach nie ma informacji na ten temat. Jest jedna chyba po chińsku. Po przetłumaczeniu nic tam ciekawego nie ma. To po prostu koleś zgłasza ten błąd. Ale rozwiązania nie znalazłem. Ale to nie jest tak, czy to kolektor za chwilę dopiero będzie? Nie. To jest, wywołujesz sobie garbage collector i to trzyma się przez dłuższy czas. Wiesz co, ja też miałem problem z edit tekstem, pomogło mi zamknięcie, powiązania do klawiatury, coś takiego, to był input konektor, coś takiego. No, to jest rozwiązania, że ktoś pisze jakby swój tekst, wiem, i robi go jakoś tak, żeby działał jak edit tekst, bo... Ale przecież tekst dziedziczy, bo tekst był, więc ale ja zauważyłem, że to nie jest permanentny wyciek. Bo jak zostawiłem sobie telefon na parę minut, to później tego nie było. Macie już. Jeszcze coś? Polecasz może jakieś narzędzie dedykowane, coś jak ma tylko do IntelliJ'a, jest integrowany, czy raczej nie używam. Ale jeżeli chcesz, to MAT jest bardzo dobrym narzędziem i w wersji osobnej, standalone, jest do korzystania. Niektórzy nie lubią wszystkiego integrować. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze mam 15 minut. Chciałem coś fajnego pokazać w internecie, bo mogę pod spodem. Mogę sobie sam. Nie mogę powiedzieć, że to jest coś ciekawego, tylko chciałem pokazać to ostrzeżenie, żeby używać statycznych handlerów, co jest nieskuteczne. No i ten kod piękny, taskloadera.